Po wydarzeń Monika Kuźiotczak witam państwa. Moim gościem jest Marta Pawelec, rzeczniczka prasowa Fundacji Pomocy Dzieciom Magia. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Fundacja Magia obchodzi trzecie urodziny. Uroczystość odbyła się w centrum handlowym Atrium Goście dopisali. Oczywiście było ich bardzo dużo, co nas niezwykle cieszy. Dużo osób zainteresowało się tym wydarzeniem. Ogłaszaliśmy to zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na portalu społecznościowym Facebook. Przygotowaliśmy dla wszystkich zebranych dość dużo atrakcji. Były występy wokalne, występy taneczne. Mogliśmy oglądać występ taneczny zespołu Toptoys z Koszalina, szkoły Tańca Kingden pod przewodnictwem Kingi Olchowik. Był również pokaz Magika, który tutaj oczarował. Wszystkich zebranych. Dodatkowo e, dzieci cieszyły się z obecności świętego Mikołaja, z którym można było sobie zrobić zdjęcie. No i tutaj dużą, e, duże zainteresowanie wzbudził e, Olaf z krainy lodu. Można powiedzieć, że to była nasza gwiazda wieczoru. Przebił świętego Mikołaja? Myślę, że tak. Całą swoją osobowością to jest barwna postać, pomimo że to jest biały bałwanek, ale rzeczywiście przykuł uwagę nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Wasi podopieczni też pojawili się na tej imprezie? niestety niestety nie było nie było to możliwe niektóre z tych osób ze względu na swoją sytuację zdrowotną nie do końca mogą sprawnie poruszać się tutaj na terenie naszego miasta dodatkowo my tutaj pomagamy osobom ze względu oczywiście na ich sytuację zdrowotną ale też ze względu na, na słabą kondycję finansową być może też to było powodem że, że te osoby się nie pojawiły właśnie komu pomagacie ilu macie pod w tym momencie jest to już 60 dzieci, ale przez, cały, przez całą naszą działalność, czyli już przez 3 lata pomogliśmy już ponad 180 osobom. Na czym ta pomoc polega? Głównie skupiamy się na tym, aby zaspokajać potrzeby zdrowotne, czyli opłacamy leki, opłacamy turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacje tutaj na terenie koszalina, za które muszą płacić, jeśli potrzebny jest sprzęt, nie wiem, medyczna pościel, to również takie, takie zakupy robimy. Tutaj to, co w naszej fundacji jest ważne, my nie przekazujemy pieniędzy tym rodzinom, tylko na bieżąco finansujemy to, co jest im w danym momencie potrzebne. Te osoby zgłaszają się do Was? W jaki sposób? Można to komuś? zrobić bezpośrednio zgłaszając się do siedziby Fundacji w koszalinie na ulicy Szczecińskiej 25A, bądź kontaktując się z nami mailowo. Kontakt małpa:fundacja.magia.pl w tym momencie przekazujemy sprawę do, do zespołu lekarzy, którzy oceniają sytuację zdrowotną. Tych osób kontaktują się z tymi osobami, umawiają się najczęściej u nich w miejscu zamieszkania. Dlatego też naszymi podopiecznymi zostają osoby zamieszkałe na terenie Koszalina bądź powiatu koszalińskiego. No i jeżeli lekarze stwierdzą, że rzeczywiście ta sytuacja zdrowotna kwalifikuje się do objęcia pomocą, to przekazują, przekazują całą procedurę do działu zakupów, którzy realizują już wszystkie te potrzeby, które rodzina z Mhm. Czy to prawda, że każda wpłacona na konto złotówka zostaje przeznaczona? Na rzecz potrzebujących dzieci. Tak, to jest nasza żelazna zasada, o której trzymamy się od trzech lat i będziemy się jej trzymać do samego końca. Każda złotówka, którą otrzymujemy od darczyńców, trafia w ręce naszych podopiecznych. Tutaj fundacja nie ma żadnych kosztów związanych ze swoją działalnością. Bazujemy na wolontariuszach, którzy w 100% działają bez żadnego wynagrodzenia. A biuro fundacji? biuro, chyba biuro fundacji mamy użyczone. Od jednej z firm, tak więc naprawdę e, można to sprawdzić. Na naszej stronie publikujemy e, wyciągi miesięczne. No właśnie, tak więc to, to rzadkość. Bo to rzadkość. Na tak. stronie internetowej fundacji widać wszystkie wyciągi co miesięczne, wszystkie wpłaty, wypłaty. wypłaty. Mhm, tak, widać, oczywiście to, można to sprawdzić, można zobaczyć, na, to, na co te pieniądze faktycznie są pożytkowane. I na pewno nie znajdą się tam żadne koszty związane z działalnością fundacji, tak jak, tak jak już wspomniałam, lokal mamy, mamy użyczony, jeśli organizujemy imprezy, chociażby wydruk plakatów czy projekt tych plakatów, również mamy firmy, które nas w tym wspomagają. No i tak jak mówiłam, wolontariusze działają w 100% za darmo. W związku z czym myślę, że bardzo, że warto wspomóc naszą fundację, bo rzeczywiście wszyscy darczyńcy mają pewność, że te pieniądze trafią do dzieci. Właśnie pomagają wam. Zarówno osoby prywatne, jak i tak. firmy, przedsiębiorcy, bo są to wpłaty 10 zł, a i Kilka, kilkanaście tysięcy. Tak, dokładnie. I tutaj my działamy na takiej zasadzie kuli śnieżnej. Czyli jedna osoba nam pomoże, powie o nas drugiej osobie, nie muszą to być wielkie wpłaty. Są to wpłaty 5-10 złotych do osób prywatnych. Jeżeli ktoś chce i, i czuje taką potrzebę, aby wpłacić nam więcej, to, to oczywiście bardzo się cieszymy. I, I faktycznie są to wpłaty zarówno 100 zł 200, jak i, jak i kilka tysięcy. Aczkolwiek. My tutaj przyjęliśmy taką zasadę, że nie narzucamy z góry, jakie to mają być kwoty. Przedsiębiorcy przeważnie zaczynają od kwot 100 zł, osoby prywatne nawet od pięciu. Hmm. A jak zrodził się pomysł na fundację? Pomysł, pomysłodawcą jest jeden jest, jed, jest jednym z koszalińskich przedsiębiorców. On też prywatnie dochodził, że tak powiem, swoją ciężką pracą do tego, co miał. I myślę, że w ramach tego, że... Takiego podziękowania, że jemu się udało, że, 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 mia, że miał możliwość dojścia do tego, do tego momentu, w którym jest, no to stwierdził, że, że trzeba zacząć się tą pomocą dzielić. I myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, bo rzeczywiście mamy nawet pierwsze efekty nasze, naszej, naszej pracy. Mamy dzieci, które nie mówiły, a zaczynają mówić. Mamy dzieci, które, które nie słyszała. Za pomocą teraz aparatów słuchowych słyszą. Ostatnio trafił do nas dziadek, który, który ze łzami w oczach opowiadał, że jego trzyletni wnuczek po raz pierwszy wypowiedział pierwsze słowa, więc myślę, że w ta takie momenty pokazują, że warto pomagać i to, co robimy jest po prostu tego Dima warte. Ma sens. Tak, dokładnie. Koszalinianie lubią pomagać? Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę, że my działamy tylko, bądź aż trzy lata, no, pomogliśmy już prawie 200 osobom, a byłoby to niemożliwe, gdyby nie pomoc mieszkańców Koszalina i okolic. I mam nadzieję, że, że ta tendencja będzie się utrzymywać, a nawet będzie wzrastać. Hmm. Podczas wczorajszych urodzin w Centrum Handlowym hmm. Atrium odbyło się liczenie skarbonki orbitalnej. Tak. Co to takiego? Skarbonka orbitalna umieszczona jest w Centrum Handlowym Atrium. Ona umiejscowiona jest w okolicach TESCO. Jest to skarbonka, która stoi tam cały rok. Można, można wrzucać do niej datki, każdy wrzuca tyle, ile uważa. Mamy zarówno wpłaty groszowe, bo, bo wczoraj odbywało się liczenie. I tą skarbonkę co jakiś czas zliczamy, i te pieniądze również trafiają na, na konto fundacji, po to, by później wspomagała naszych podopiecznych. Wczoraj zebraliśmy ponad 3000 zł. Bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc mieszkańców Koszalina, którzy na bieżąco tą skarbonkę uzupełniali. Hmm? Wol wolontariusze pracują w Waszej fundacji. Potrzeba Wam jeszcze rąk do pracy? Oczywiście, wszystkich chętnych zapraszamy. Tutaj fundacja się rozwija, więc jeżeli ktoś chciałby, chciałby nam pomagać, to zapraszamy. Ulica Szczecińska, 25A. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Marta Pawelec, rzecznik prasowy Fundacji Pomocy Dzieciom. Magia była moim i Państwa gościem. Dziękuję.